Witam Was w moim barze. Dziś cofniemy się dokładnie o 100 lat do dwudziestolecia międzywojennego. To wtedy w większych miastach Polski zaczęły powstawać lokale wzorowane na tych amerykańskich. I to właśnie tam zaczęto serwować niesamowite mikstury, które obecnie nazywamy koktajlami. W tamtym czasie oczywiście w Polsce znane były już rumy, giny, whisky, wermuty czy wina wzmocnione, ale raczej pito je sauté. Koktajle dopiero małym źródełkiem wlewały się na salony. Oczywiście znamy Dry Martini, Manhattan, Joe Collins, które były wtedy serwowane, ale za chwilę pokażę Wam trzy mniej znane koktajle. Postaram się odwzorować nie tylko ich skład, ale również sposób przygotowania. Zapraszam do mojego baru. Jeżeli ktoś z Was dokładnie śledzi moje filmy, to już wie, iż w 1866 roku w Warszawie można było się napić pierwszego światowego koktajlu, a był to Sherry Cobbler. Dziś zmienię troszeczkę i użyję innego wina wzmocnionego, którego również używało się wtedy w Warszawie, czyli Porto. Przed Wami Porto Cobbler. Do szkła od wina wrzucam dużo kruszonego lodu. Następnie do szklanicy kilka kawałków pomarańczy. Nie było powiedziane ani słowem o tym, żeby je wygniatać, po prostu nawrzucać. Następnie lód. Kilka kostek. No i 80 ml czerwonego Porto. Łyżkę drobnego cukru. I wszystko to dokładnie muszę wstrząsnąć. Następnie odcedzam do mojego kieliszka wypełnionego kruszonym lodem. Na wszelki wypadek wezmę szczegółowe sito. I do dekoracji plasterek pomarańczy. I kochani, mój Porto Cobbler z dwudziestolecia międzywojennego jest gotowy. Kolejnym koktajlem, i uwaga na wymowę, jest mint trulep. Tak, uśmiejecie się naprawdę, jak zobaczycie, jaka pisownia była tego koktajlu. Oczywiście chodzi o mint julep, który jest teraz bardzo popularny i którego również nauczam podczas moich wykładów w Międzynarodowej Szkole Barmanów i Sommelierów na dwutygodniowych szkoleniach, na które serdecznie zapraszam, tak żebyśmy mogli się zobaczyć. Link znajdziecie w opisie. Ale wracając do mint trulepa. Według receptury zawczasu powinienem kilka listków mięty zalać mineralną wodą i 20 ml syropu cukrowego. W obecnej recepturze mięty się zostawia, ale zgodnie z recepturą z dwudziestolecia miętę trzeba zabrać. Zasypuję kruszonym lodem. I wlewam odpowiednie ilości. 20 ml koniaku. Dziesięć ml ciemnego rumu. Dziesięć ml likieru waniliowego. I 10 ml likieru maraschino. Ciekawa receptura.
Podobno wystarczyło dodać kiść mięty i troszkę świeżych owoców, no ale ja to jednak po naszemu wymieszam. Obudzę miętę. Troszkę owocków. I mój mint trzulep jest gotowy. I na koniec, kochani, sherry flip, czyli wino wzmocnione. Tutaj będzie koktajl z żółtkiem. Schładzam kieliszek. Następnie do szklanicy wlewam 70 ml słodkiego sherry. Dwadzieścia ml koniaku. Wrzucam całe żółtko. I daję 3 łyżki cukru. Obawiam się, że to będzie naprawdę słodkie, no ale taka jest receptura. Może troszkę mniej, no dobra, niepełne 3 łyżki cukru. I wszystko dokładnie wstrząsam z lodem. I to mocno, pamiętajcie, że jest żółtko. Jeżeli będziecie wykorzystywać surowe jajka, pamiętajcie, żeby zachować środki bezpieczeństwa, czyli wiedzieć, skąd to jajo pochodzi. No z jajami ciężko jest. Starczy. Wszystko odcedzam do mojego schłodzonego kieliszka od wina. Koktajl powinien być serwowany z jedną kostką lodu. A na wierzch starta gałka musztardowa. I mój sherry flip. Kochani, jest gotowy. 3 koktajle wprost z dwudziestolecia międzywojennego. Zachęcam Was do próbowania, ewentualnie do tego, żebyście wymyślali swoje koktajle. Kombinujcie, wymyślajcie, ale pamiętajcie, nie przesadzajcie. We'll be right back.